Cześć kochani, witam Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj tak wstępnie troszkę opowiem Wam o naszych planach, ponieważ nie wiem, czy w ten taki ważny dla nas dzień będzie możliwość do Was się odezwać. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że jak Wam mówiliśmy, opowiadaliśmy wcześniej, planujemy wziąć ślub kościelny, aczkolwiek wesele jak takiego nie robimy, ponieważ plany mieliśmy inne, miało być duża i fajna impreza w Ukrainie dla dwójka rodzin, no ale sytuacja, którą mamy na dzień dzisiejszy ogólnie nie pozwala nam zrobić wesele w Ukrainie, przynajmniej nie chcemy ryzykować i robić tego w Ukrainie, więc robimy imprezę w Polsce, ale raczej tak symbolicznie dla nas niż dla dużej ilości gości, więc po prostu zrobimy ślub kościelny. Kościele oczywiście i obiad rodzinny już po kościele. No i po długim czasie szukania wpadliśmy na pomysł, że obiad zrobimy w hotelu 500 nad Zegrzem około Warszawy. Chodźmy zobaczycie, jak on wyglądał. Uważam, że miejsce jest bardzo fajne, przepiękne akurat dla takich uroczystości, aczkolwiek i nie tylko, ponieważ tutaj można ogólnie po prostu fajnie spędzić czas, skorzystać z jeziorka, które jest obok. Dzieciaki mają dużo atrakcji i leżaczki. No i nie tylko. Chodźcie, zapraszam Was. Powiem Wam, że udało się nam dogadać się z tutaj zarządzającą restauracją, że będziemy mieli osobne miejsce w restauranie. Mam nadzieję, że będzie fajnie, aczkolwiek od 9 godziny będzie też możliwość dostępu do dyskoteki, choć w sumie nie liczyliśmy na żadne tańce i imprezą taką z muzyką, no ale fajnie, że będzie taka możliwość i mam nadzieję, że goście będą zadowoleni i fajnie spędzimy czas. Już z miejsca przepraszam Was za swój głos, ale niestety coś mnie dopadło, jakieś kolerstwo i mam chrypę. Ale tak na marginesie miejsce naprawdę świetne pod każdym względem. Leżaczki dla tych, którzy już za dużo wypiją na naszej uroczystości i będą chcieli troszeczkę odsapnąć, odpocząć. Jak najbardziej tutaj strefa relaksu świetna. Tam coś bardziej dla tych najmłodszych, co będą chcieli się trochę pobawić, wyściekać, wypalić trochę tych kalorii. No już pomijając, że można skorzystać z jakichś motorówek czy innych atrakcji wodnych. Tak naprawdę każdy znajdzie coś fajnego dla siebie, dla wypoczynku. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo tak naprawdę ta pogoda jest tutaj kluczowym elementem tej naszej uroczystości. Nie musi być tak ciepło jak dzisiaj, bo dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, ale mam nadzieję, że przynajmniej nie będzie padało. Nie daję rady. Dostaliśmy taką paczuszkę. Dostaliśmy. Kupiliśmy. I cóż, przez moje zdrowie, przez różne choroby trzeba o siebie zadbać, a mówią, że taki pomocnik w domu zawsze się przyda. Jak ktoś już zauważył, nazywa się on Thermomix. Mam nadzieję, że będzie nam bardzo fajnie służył. I cóż, zaczynamy naszą historię z różnymi przepisami i z ożywianiem się na zdrowo.
Odpowiedź choć dwa słowa. Lekki nie jest. A rozumiem, że na tym tablecie można grać, czy? Jak tobie idzie z gotowaniem? Świetnie. Czuję to. Czuję, że będę gotował. O, jakby co to ja nagrywam. Wszystko będzie, będę miała udowodnione, wiesz? Dalej, tak? Ale że to już jest gotowe? Tak? No dalej, próbujesz. To sobie... Zakończ trzeba, tak? Dobra, zakończ. Weź sobie spróbuj na ten, na popysce, tutaj ten. Ja wam pokażę teraz myk, który generalnie nie jest w przepisie. Że co, żeś coś dodać, tak? Daję tutaj. Tak, pokażę. Bo faktycznie się trochę chyba nie wszystko nam zmieliło. Tak, ja się poczęstuję. Jak? Pokaż, pokaż swoją minkę. Już, już, tam drugi raz, wiesz, nie ten. Do widzenia. Paweł, wracaj. Jeszcze masz gulasz dzisiaj przygotować, co powiedziałeś? To mi się podobało. To będziemy, Ania, robić. No to cieszę się. Mam nadzieję, że nie tylko to, Paweł, co? Teraz trzeba gdzieś to przełożyć, tak? Zjeść. Zjeść. Co to może tak stawiam? Gulasz gotuję dla ciebie, Aniu. O, dziękuję. Już tutaj nas bułeczki stygną. A jeszcze nie tak łatwo.